Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w nowej serii Trolley Problem Incorporation. Moi drodzy, czym jest Trolley Problem? Jest to w sumie gra satyryczna, gdzie decydujemy o pewnych aspektach naszych pociągów, z tego co przynajmniej rozumiem, dylematu wagonika. I ogólnie w tej grze jest sporo czarnego humoru, więc typowa gra, którą lubię, czy przynajmniej którą uważam ja za mój humor, czarny humor, więc myślę, że gra może się wam również spodobać. Moi drodzy, gra w tej chwili kosztuje około 50 zł, jest demówka do ogrania sobie na Steamie, więc śmiało możecie sobie ją sprawdzić. Nie wiem, czy przejdziemy ją całą, bo słyszałem dużo złych rzeczy o tej grze. Ale, że ja się nie sugeruję tak samo jak było z Atomikiem, to stwierdziłem, że w sumie why not. Ja tą grę już kupiłem, przypomnę skłamać, z rok temu albo pół roku temu. No z rok chyba nawet. Prawie, że na premierę, bo ta gra jest 21 kwietnia 2022 roku, więc w sumie dosyć świeżynka. Jak widzicie, już tutaj sobie coś próbowałem, nawet jest Shiro 0 na 0, więc okej. Okay. Jest tutaj lektor, tylko lektor w języku angielskim. Ja wziąłem tego lektora na... jedynkę, w sensie na głośność jedynkę, więc będziecie go delikatnie słyszeć, ale będę starał się go zagłuszać, bo będę chciał to czytać w miarę na bieżąco. Dużo jest tekstu, w sumie większość to jest tekst, dużo decyzji, zobaczymy, co gra ma nam do zaoferowania. Sprawdźmy sobie nową grę. No i tak, tutaj oczywiście widzę, że są opcje od nowa, więc nic z tego, już jest głośniej wszystko, jak słyszycie. Dobra, efekt CRT sobie zostawimy. Zobaczymy, jak pierwszy odcinek wejdzie z tym kołysaniem. Jeżeli wam to będzie przeszkadzać, to oczywiście sobie to pozmieniamy. Czcionki dyslektyków się nie da włączyć, niestety. No ale trudno. Kontynuujmy. I jest oczywiście też tryb współpracy, co może być ciekawe. Możemy się podzielić winą, ale oczywiście my jesteśmy dosyć dojrzałymi graczami, więc w pojedynkę poradzimy sobie z tymi problemami, oczywiście. Weźmiemy na siebie pełną odpowiedzialność. Tryb solo. Gra obejmuje tematykę dla dorosłych. Nie ma w niej wulgarnego języka, treści o charakterze seksualnym, elementów budzących grozę ani przemocy. Wybór naprawdę się liczy, więc nie warto się spieszyć. Graczom zaleca się rozwagę. Złóż poniżej swój podpis, co będzie oznaczało, że rozumiesz i aprobujesz każdą podejmowaną decyzję. Oczywiście Shiro niech będzie. I tutaj się dostaje achievementa, jeżeli się jej przerywa. I my jej oczywiście przerwiemy. Jesteśmy chamscy. Czyny mówią więcej niż słowa. Dylemat wagonika. Tydzień pierwszy, poniedziałek. Witamy w korporacji Dylematu Wagonika, gdzie pomagamy w bezpiecznej podróży przez świat. Wszyscy nasi pracownicy muszą mieć trzy podstawowe cechy. Odpowiedzialność, etykę i szacunek. Mając na uwadze, rozpocznijmy nasze szkolenie. Wagonik pędzi w dół po torach, bez żadnej kontroli. Na torach znajduje się 5 osób, które nie mogły się poruszyć. Znajdujesz się obok dźwigni. Jeżeli ją pociągniesz, wagonik zjedzie na inny tor. Dostrzegasz jednak, że na drugim torze ktoś stoi. Co robisz? Mamy 20 sekund. No nic nie robimy. Możemy zmienić sobie to. W ogóle tutaj można grać na padzie, to jest śmieszne. No w sumie zamiast klikania będziemy mieć to przynajmniej. W sumie nie jest źle. Nie jest źle. My nic nie robimy. Och, czyli nie zamierzasz nic zrobić. Chyba masz rację. Im więcej ludzi ginie, tym lepiej. Oczywiście, że tak. O, co to jest to food? Nie wiem, ale coś sobie kliknęliśmy. Okej. Okay. Zwykle nie spodziewamy się, że kandydaci już pierwszego dnia pozwolą ginąć 5 osobom, ale tym razem damy ci kredyt zaufania. Następnym razem zastanów się trochę więcej nad swoim zaangażowaniem. Dziś ludzie zabici 5. Łącznie ludzie zabici 5. Dzięki. Nie ma problemu. Zgadzasz się z 28% graczy. Nie zgadzasz się z Reed Graves. Całkowity brak zgody 0-0. Nie rozumiem, co z tym chodzi, okej. Ale okej, dobra. Zakończ. Jezu, jak ten pad dziwnie chodzi. Demonologii, Sled 5 Die. Tydzień pierwszy, wtorek. W tym teście skupimy się na pierwszym warunku. Jest nim odpowiedzialność. To jest 5-letnia Polly. Dziewczynka uwielbia bawić się w piasku lalkami i marzy o tym, aby zaopiekować się światem. Gdy Polly dorośnie, zostanie wybitną lekarką. Więcej osób powinno brać z niej przykład. No dobra.
Zobaczmy, co robi Poli. Wagonik pędzi w stronę kolejnych 5 osób. Stoisz obok dźwigni. Jeśli ją pociągniesz, wózek wypadnie z torów i zjedzie w dół wzgórza prosto w kierunku piaskownicy w parku. Zauważasz, że w piaskownicy jest Poli, która buduje w niej swój wymarzony szpital. Co robisz? Nic nie rób. Pojedzie tu. Pociągnij ze dźwigni, to pojedzie w Poli. No. Nie uratujesz ich, ponieważ jest to kruczek Poli. No, w sumie tak, ale... Ciekawe, czy ktoś z tych 5 osób jest dzieckiem, a może wszystkie. Dobra, jebać te 5 osób. Unger 192. 1992. Trzeci achievementy. W dziwny sposób wyobrażasz sobie odpowiedzialność. Słownikowa definicja tego terminu to bycie główną przyczyną czegoś i przyjęcie na siebie obowiązku odpowiadania za swoje czyny. Czy to ty odpowiadasz za śmierć tych 5 osób? No chyba tak. Chyba tak. O Boże. Ja normalnie byłbym chyba zły, gdybym się nie skichał na odcinku. Prawda? Cały dzień kurwa nie kichałem, usiadłem, nagrywając pierwszy odcinek i oczywiście się musiałem skichać. No, normalne. Dobra, łącznie zabicie 10, dzisiaj kolejna piątka. Świetnie. Zgadzamy się prawie z 45% graczy. Zgadzasz się z Reed Graves, przepraszam, to nie jest Red, Reed. Całkowity brak zgody 50%. Luz. Cel uświęca środki. Dylemat bardzo dużego mężczyzny. W tym teście zajmiemy się kwestią etyki. To jest Tyron. Ma 30 lat, pracuje jako sekretarz w firmie prawniczej i uwielbia oglądać seriale kryminalne. Tyron jest bardzo dużym mężczyzną. Tak naprawdę nic więcej o nim nie wiesz poza tym, że ma ogromny lęk przed pojazdami szynowymi. A co to jest za kropka? A, to jest wyjście. Oko. Kontynuuj. Tyron. Wracamy do Tyrona. Dobrze wiedzieć. W ogóle to jest bardzo ciekawe. Wiecie, że się da na padzie kontrolować myszkę? W sensie padem? Nie wiedziałem o tym. Nie miałem o tym pojęcia. Aż mi zniknęła myszka. Tu jest, dobra. Dobra. Very large man. Ciekawe, co powiedział ten aktor tutaj. A teraz podbijamy stawkę. Stoisz na moście razem z Tyronem i patrzysz, jak wagonik pędzi znów w kierunku 5 osób. Możesz zatrzymać go tylko wtedy, gdy z premedytacją zepniesz Tyrona z mostu i zablokujesz przejazd. Ty zrobisz to? A może pozwolisz, aby wagonik uderzył w 5 ludzi? Obserwuj z mostu, dziękuję. No problem. Nie będę pchał Tyrona. Odsuń dzieci jakieś. Czym wy jesteście? W ogóle ja chyba przejdę znów na myszkę, wiecie co? Bo nie widzi mi się to Thompson. Nie widzi mi się granie w to na padzie. Na świecie głoduje 827 milionów osób. Tyron na pewno ci podziękuję. Planuję sporo oglądania seriali w tym tygodniu. Świetnie. Nie chcę przynosić złych wieści, ale na miejsce zdarzenia właśnie przyjechała karetka. Wygląda na to, że Tyron miał atak serca wywołany stresem. No i gitara. Dylemat bardzo dużego mężczyzny. Łącznie zabicie 15 osób, a byłoby tylko 3. Zgadzasz się z prawie 50% graczy. Nie zgadzasz się z Reed Graves. Całkowita zgodność 33%. Rozumiem, że... Rozumiem. Tutaj możemy osiągnąć jakiś pewnie inny ending dzięki temu. Kot ma 9 żyć. Och, jeżeli Kiciusia będziecie chcieli zabić, to nie ma opcji. Dzień pierwszy, czwartek. A teraz pora na ostatnią cechę. Jest nią szacunek. Wygląda na to, że skończyły się nam zasoby, aby kontynuować twój test. Tym razem trzeba będzie przygotować do ciebie kilka manekinów. Musisz pojechać następnym wagonikiem, więc o tym się lepiej zapomnij. Wagonik odjeżdża za minutę. Na torach leży konający pies. Żaden wagonik nie będzie już dzisiaj tędy przejeżdżać. Więc pies nie zostanie uderzony. Cieszy się. Czy zabijesz psa, kończąc jego niedolę, czy raczej postawisz go, żeby zdechł w zimnie i samotności? Zabij psa. Nie zabijać psa. W jaki sposób chcesz postąpić? Zabijmy psa. Jakby to był kot, to mnie zabił, ale... Znaczy, nie to, że jestem jakimś sociopatą, żeby nie było.
Gdzieś tam jest człowiek, który tęskni za swoim najlepszym przyjacielem. Jestem chujem, więc wybaczcie, no. Jestem chujem. Ja wiem, że to są miłośnicy psów. Kiedy szanujesz kogoś, oznacza to, że dbasz o jego uczucia i pragnienia, a zamiast tego zabijasz go. No i gitara. Dziś martwy pies 1. Łącznie 15-1. No i kurde. Jeśli igrasz z ogniem, na pewno się poparzysz. Świetnie. Piątek, tydzień pierwszy. O, świetnie. Podobno dzieciaki powróciły i wciąż zakradają się na tory. Po twoim szkoleniu w tym tygodniu na pewno potrafisz szybko i skutecznie decydować o ich losie. Pamiętaj, szacunek, odpowiedzialność i etyka. No problem. Pięcioro intruzów wkroczyło na tory kursowania wagonika pomimo znaków ostrzegawczych. W tej chwili wagonik zmierza w kierunku twojego współpracownika. Czy pozwolisz mu umrzeć, czy raczej poświęcisz życie intruzów? Oczywiście, że intruzów. Szczególnie się, że to są dzieci. Da się pospieszyć ten wagonik? Nie da się? A jakbym kliknął coś? O, patrzcie, klawiaturę też mogę sterować. Kurde. Nie wiedziałem o tym. A, jakie śmieszne. Premier i rodzice mogą oszczędzić na wspólnym pogrzebie. Wszyscy oni skończą w tej samej trumnie, o ile poznajdujecie ich ciała. Let's shield die. Świetnie. Zły rodzic. Bez ciebie zginęło pięcioro dzieciaków. W porządku, chyba już mamy twoje wyniki z tego tygodnia. Przekażę je wyżej i zobaczmy, co krawaciarze z zarządu o tym wymyślą. Znaczy sądzą, blablabla. Dzieci zabite 5, martwy pies 1, ludzie zabici 15. O? Szanowna pani, szanowny panie. Odnotowaliśmy w tym tygodniu pani i pana wzorową postawę w korporacji, dylematu wagonika. Chcielibyśmy wyrazić podziękowanie za ciężką pracę, szczególnie w zakresie wymagającej decyzji, które musiały zostać podjęte. Pragniemy zaoferować pani i panu stanowisko w korporacji zdrowego wagonika. Jest ono bardzo prestiżowe i powstało po to, aby zapewnić obywatelom bezpieczną drogę przez życie. Oko. Nawet najlepsze plany spalają na panewce. Tydzień drugi, poniedziałek. Wygląda na to, że twoje odpowiedzi z zeszłego tygodnia zaimponowały komuś na górze. Przeniesiono cię do konsorcjum zdrowego wagonika, czyli KZW. To poważna instytucja, która kieruje się zasadami sprawiedliwości, umiaru, odwagi i rozsądku. Zaczniemy od kwestii sprawiedliwości. Dzisiaj pracujesz w oddziale ratunkowym. Młody mężczyzna ucierpiał w wypadku samochodowym i wymaga przeszczepu serca. W szpitalu jest tylko jedno, a na dodatek ma je otrzymać starszy mężczyzna, czekając już na operację. Bez niego na pewno umrze. Kto powinien otrzymać serce? Starszy mężczyzna, kurde. Dziadek chce jeszcze trochę pożyje. Jebać tego młodego. Za rok albo dwa na pewno zyskamy to serce od staruszka. No właśnie, to niech młody czeka. Stary już się naczekał. Rany, ten facet jest naprawdę stary. Gdyby nie przyszło operacji, byłoby to całkowite martwostwo serca. Dziadzia, bierzesz serce. No i gitara. To był doskonały wybór. Gratulacje. Ten młody człowiek ma przed sobą całe życie. Aha, zaczekaj. Starszy pan został uratowany? No trudno. No i mamy całkowitą zgodność 66,66%. Świetnie. Nie można mieć wszystkiego. Tydzień drugi, czwartek. Spóźniasz się. Szpital pęka w szwach. Wszyscy mają pełne ręce roboty, więc musisz udać się na oddział, aby pomagać chorym, brzydko wyglądającym i umierającym pacjentom. Pamiętaj o umiarze. Zachowaj powściągliwość i wszystko dobrze przemyśl. Pacjent błaga o eutanazję. Obecnie jest ona nielegalna. To ty musisz poddać tej osobie uśmiercającą dawkę. Musisz spojrzeć jej w oczy i odebrać życie. Co robisz? Lecz zgodnie z prawem. Rodzina będzie ci wdzięczna. Może nawet wyślą ci kwiaty. Nie, no. Leczymy zgodnie z prawem.
Patyn będzie strasznie cierpiał, ale za to ty możesz mieć poczucie władzy. Nie no. Niech żyje. Nie ma problemu. Niech cierpi. Na pewno większość znanych bogów pochwaliłaby utrzymanie tej osoby przy życiu i przysporzenie jej bólu. Widzę, że realizujesz jakiś większy plan. Całkowita zgodność z Redgraves troszeczkę mniej. Utrzymany przeciwko wolą 1. No i świetnie. Kolekcja. Wybieraj powoli, a jeszcze wolniej zmieniaj zdanie. Tydzień drugi, piątek. To było kilka ciężkich dni. W końcu nie dalej jak w zeszłym tygodniu trzeba było radzić sobie z wagonikami. Dzisiaj powinno być łatwiej. Tym razem musisz podejmować decyzje w związku z problemami, które dla niektórych wydają się być bardzo ciekawe. Tym razem sytuacja będzie wymagać od ciebie odwagi. Masz 5 pacjentów, z których każdy potrzebuje innego organu, ale żaden z tych organów nie jest dostępny. Na rutynowe badanie trafia do ciebie młody turysta i okazuje się, że jego organy można przeszczepić wszystkim 5 umierającym pacjentom. Czy zabijesz go i wykorzystasz jego organy, aby pomóc 5 osobom, które rozpaczliwie ich potrzebują? W końcu to jedno życie za 5. Zostaw turystę w spokoju, kurde, no gdzie? Zapewne pacjenci są już w drodze na rytuał Ayahuasca. Niedługo zrobił sobie plemienny tatuaż. On zaraz wyjdzie ze szpitala, naprawdę nie chcesz uratować więcej osób? Czy jego życie jest tego warte? No oczywiście, każde życie jest tego warte. Kurde. No elo. Jak najwięcej trupów, no. Przez ciebie umarło dziś 5 osób. Być może trzeba było dowiedzieć się o nim czegoś więcej. Wygląda na to, że jedna z nich była naukowcem i zajmowała się udoskonaleniem szczepionek. Trzeba mieć nadzieję, że nie wynikną z tego żadne kłopoty. No i git. Nie można zrobić omletu bez rozbijania jajek. Tydzień drugi, środa. Po raz kolejny awansujesz. Tym razem pokierujesz szpitalem. Poproszono cię o przeprowadzenie nowej szczepionki w Central City. Szczepionka uchroni dużą liczbę dzieci przed ciężką chorobą, ale musisz najpierw przekonać do współpracy ich rodziców. Potrzebujemy twojego rozsądnego podejścia. Czy rozpoczniesz obowiązkowy program szczepień dzieci, aby powstrzymać zachorowania? Jest tylko mały problem. Dane kliniczne wskazują, że 1 na 5 dzieci ciężko zachoruje. O wiele ciężej niż w przypadku zakażenia samym wirusem. Szczepmy. 1 na 5, jebać ich w sumie. Każdego tygodnia doprowadzisz 1000 dzieci do ciężkiej choroby. No i dobra. Nie ma problemu. Pyk, pyk. Jaka była twoja odpowiedź w przypadku wykonika? Jaka byłaby, przepraszam. Nie była. Nie umiem czytać. Szczepimy, kurwa, lecimy z tym koksem. Pyk, pyk i po sprawie. I w tyłek. O rety. Rodzice tych dzieci są naprawdę wściekli. Jest sporo wiadomości do jakiejś Karen, ale nie mam pewności, czy we wszystkich przypadkach chodzi o tą samą osobę. Poważnie chorych dzieci, 1000. Esa. Żebracy nie mogą wybierać. Tydzień drugi, wtorek. Działania twojego szpitala zostały zauważone. Przed tobą kilka ważnych decyzji. Wpłyną one na życie bardzo wielu osób. Dokonując wyboru, pamiętaj zawsze o sprawiedliwości, umiarze, odwadze i rozsądku. Ludzie oczekują od ciebie wyważonych decyzji. Czy podejmiesz próbę opracowania przełomowych leków na tę chorobę? Podczas testów tysiącom chorym będzie podawane tylko placebo i nie będą odpowiednio leczeni. To oznacza, że niektórzy z nich umrą, zanim uda ci się opracować lekarstwo. Rozpoczynasz badania, czy leczysz pacjentów jak dotąd? Kurde, no oczywiście, że badania. Przynajmniej niektórzy dostaną trochę słodyczy, zanim... No wiesz... A może przeżyją? Być może. A może nie? Ile kosztują te wszystkie cukierki i słodycze? Mandela 1990, świetnie. Dobra, umierać mi tam już w końcu wszyscy. Praca nad nowymi lekarstwami to dobry pomysł. Niech inni zajmą się leczeniem pacjentów. Oby z sukcesami. Ej, no już ładnie, 1021 zabitych.
Zgadza się z 70,5% graczy. No i dobra. Szanowna pani, szanowny panie. Insert name. Gratuluję. Po analizie pani i pana dotychczasowych poczynań jesteśmy głęboko przekonani, że ma pani i pan doskonałe kwalifikacje na wykonujące stanowisko w dziale SI. Pełniąca je osoba będzie nadzorować rozwój nowej generacji samochodów samojezdnych. Oto nadchodzi przyszłość. No i świetnie. Poufałość rodzi pogardę. Dzień trzeci, poniedziałek. No, no, kolejny awans. Teraz kierujesz oddziałem zajmującym się prywatnymi pojazdami samojezdnymi. Najważniejsza informacja, twoja sztuczna inteligencja wymaga pewnego ukierunkowania. Samojezdny pojazd jedzie górską drogą jednopasmową i szybko zbliża się do wąskiego tunelu. W samochodzie jest dwóch pasażerów. Na drogę wybiega dziecko, które przewraca się i blokuje wjazd do tunelu. Czy pojazd wyposażony w SI powinien zabić dziecko, czy skręcać przepaść, zabijając obu pasażerów? Zabij dziecko! Co to jest to 100%? Nie, no zabijamy dziecko, bez problemu. Czemu pasażer ma być winny? To dziecko ma takie samo prawo do życia jak każdy inny człowiek, no ale pasażerowie też. Ja myślę, że to na kile, ale zabijanie dzieci jest chyba lepsze. To ty decydujesz, że taki samochód wjeżdża na drogę. Nie czujesz ciężaru odpowiedzialności za śmierć człowieka? No czuję, dwóch, a to jest tylko jedno dziecko. No i fajno. Pojawia się poważny problem. Skąd komputer ma wiedzieć, że obiekt znajdujący się na drodze jest człowiekiem? Dysponujemy odpowiednimi danymi. Obecnie SI potrafi rozpoznać wyłącznie białych mężczyzn. Nie dawajcie mi takiego testu próby. No. Dobra. Zgadzasz się z 72,91% graczy. Zakończ. Potrzeba jest matką wynalazku. Ktoś tu ma kłopoty. Inwestorom nie spodobała się twoja ostatnia odpowiedź. Są wkurzeni z powodu poruszenia przez ciebie kwestii danych. Ta sprawa z SI jest trudna. Tym razem staję po twojej stronie. Musisz zdecydować, w jaki sposób rozwijać SI w pojazdach. Czy chcesz skupić się na modelu, który zawsze ocali najwięcej ludzkich istnień podczas wypadku? Czy wolisz system, który za wszelką cenę uratuje pasażerów? Myślę, że pasażerów. No kurde, kupuję chyba samochód, który ma być bezpieczny. Czy nie? Tak samo było z Teslą w sumie. Jakość ponad ilość, to dosłownie, o to mi właśnie chodzi. To, że kilka zgonów będzie więcej, oj tam przystanek to przystanek. Jeżeli ktoś chce żyć, powinien po prostu kupić nasz samochód. O! Kurwa, i to jest hasło reklamowe. Po prostu bezpieczeństwo ponad wszystko. Uratowanie pasażerów pomoże w rozwiązaniu naszych problemów technicznych. Obecny system danych dyskryminuje kobiety i mniejszości, a zatem to rozwiązanie oznacza, że SI nie musi określać, czy czarna kobieta jest człowiekiem. Okej. Dobra robota, chyba. Szczerość to najlepsza praktyka. Tydzień trzeci, środa. Technologia zastosowana w tych pojazdach jest niesamowita. Przez cały czas wiemy, gdzie jest każdy użytkownik. Wystarczy skorzystać z aplikacji i zadzwonić, a w ciągu kilku minut pojazd będzie na miejscu. Podczas jazdy można nawet uciąć sobie małą pogawędkę z SI. Ona zawsze słucha. Dalej. Ma proces człowieka, którego policja podejrzewała o popełnienie morderstwa. Podobno mikrofon SI zarejestrował prywatną rozmowę, w której oskarżony przyznaje się do winy. Użytkownicy nie wiedzą, że SI nieustannie ich nagrywa. Oskarżony nie zgodził się na udostępnienie swoich danych. Czy zdecydujesz się upominać zabezpieczenie i naruszyć prywatność tej osoby? Myślę, że uszanujemy prawo. Co to jest za szpiegowanie? Halo. Nie ma jebać tego, ten zgon. My jesteśmy, wiecie, lojalni ponad wszystko. Chcesz pozwolić potencjalnemu mordercy chodzić dalej po ulicach? Brawo, teraz znowu będzie mógł kogoś zabić. Ciekawe, jak wytłumaczysz to osobiście rodzinom ofiar. Jebać rodziny ofiar. Mam przeczucie, że inwestorzy będą zadowoleni.
Im bardziej świat ceni sobie prywatność, tym skuteczniej można ukrywać swoje dochody i unikać płacenia podatków. No właśnie. Urdzwoni mordercy 1. Cenione życie minus 6205. Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka. Tydzień trzeci, czwartek. Firma postanowiła przenieść się teraz do sektora dostawczego. Trzeba przyznać szefom, że szybko działają. Wygląda na to, że do przewidzenia jest bardzo ważny ładunek. Powodzenia w nowej pracy. Jeden z swoich pojazdów samojezdnych bez pasażerów przewodzi prototyp mogący doprowadzić do zakończenia procesu globalnego ocieplenia. Pojazd szybko się zbliża się do wąskiego tunelu i po raz kolejny na drogę wybiega dziecko, które upada na ziemię. Czy twoja SI powinna zabić dziecko, czy raczej zjechać z urwiska, doprowadzając do utraty prototypu? Zabij dziecko. Ja się nie pierdolę. Musimy chronić świat dla wszystkich dzieci, z wyłączeniem tego jednego. No, dosłownie. Trzeba ustawić pomnik, który będzie odpowiednim upamiętnieniem. Oczywiście gdzieś na skraju parkingu. No. No słuchajcie, no ile jest takie życie warte, no? 1,2 milion? A prototyp ile? 50? No właśnie odnaleźliśmy zwłoki dziecka. Ktoś musiał to zrobić. Nie sądzę, aby można było stworzyć pamiątkowy pomnik bez zdjęcia. Nie bardzo da się coś z tym zrobić. No i zabite dzieci kolejne. Już mamy 7. No to co? Wegańska książka kucharska. No kurwa, nie jestem weganem. To nie dla mnie. I tylko to? Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Tydzień trzeci, piątek. No cóż, to droga wstydliwa sprawa, ale potrzebujemy twojej pomocy w korporacji dylematowego Nika. Otóż Tommy, pulchny brat bliźniak Tyrona, jest przestępcą. I to bardzo dużych gabarytów. Myślę, że ten martwy pies mógł należeć do niego. Kto wie, może właśnie dlatego jest tutaj. Dlaczego nie można było uratować tego psa? O nie, Tommy zwabił 5 ludzi na tory. Nie będą w stanie uciec na czas. On sam stoi na moście i obserwuje sytuację. Jeśli zepniesz go przed wózkiem, ten się zatrzyma. Możesz również trzymać się od tego z daleka i pozwolić działać policji. Jak dobrze pójdzie, bo wszystkim wystarczy udzielić mu pomocy medycznej. Panie Tommy, co to było? Wow. Wiesz przecież, że on nie próbuje cię zabić, nawet po tej historii z psem. Nie no. Tommy musi być naprawdę podekscytowany. Zostawiamy ich. My sobie tylko oglądamy. No i spoko. Gdyby tylko udało się uratować tego psa. Miejmy nadzieję, że media się nie dowiedzą, bo jeszcze ktoś pomyśli, że śmierć tych ludzi to twoja wina. Tu się coś odblokowało. Każdy ma swoją cenę. Tydzień czwarty, poniedziałek. O, dobrze, jesteś z powrotem. Obecnie każdy wchodzi w subskrypcję, więc spróbujmy. Zamiast sprzedać komuś coś raz, sprawmy, że klienci będą płacić przez cały czas. Niechaj pieniądze napływają. Dobra. Inwestorzy wpadli na pewien pomysł, a twoim zadaniem jest wprowadzić go w życie. Czy powinniśmy opracować plan subskrypcji, aby nasi płacący co miesiąc klienci byli uprzywilejowani w samochodowym systemie obliczeniowym zapobiegania wypadkom? No pewnie. Zawsze to kasa. Własność Redgraves. Nie ujawniać podmiotom zewnętrznym. A jeżeli ktoś nie może sobie pozwolić tego rodzaju opłaty, to niech nie kupuje samochodu. Kurwa, proste. To mi trochę pachnie haraczem za ochronę. No i bez przesady. Money is money. No i mamy. Nie chcę kwestionować twojej decyzji. W końcu na pewno została ona dobrze przemyślana. Ale no cóż, to niezręczna sprawa. Nie przyszło mi nawet do głowy, że aż tak bezwzględnie wykorzystasz zasady kapitalizmu. Jeszcze zaraz mi powiesz, że przestaniesz płacić podatki. To już swoją drogą. Okropny pomysł jeden.
Cóż to jest? Karta kredytowa. I Riley? Lepiej dmuchać na zimne. Tydzień czwarty, wtorek. Wygląda na to, że nasi pracownicy ujawniają poufne informacje firmowe. Prototyp systemu subskrypcji wyciekł do mediów i będziemy musieli teraz zminimalizować straty wizerunkowe. Wyciekł prototyp systemu subskrypcji. Aby uratować twarz, musisz dokonać zwolnień. Zwolnisz 5 młodych pracowników, którzy zapewne łatwo znajdą nową pracę, czy raczej Francisa, uroczego starszego pana, który nie będzie w stanie znaleźć zatrudnienia. Nie ma sposobu, aby dowiedzieć się, kto tak naprawdę za to odpowiada. Kurwa. Jestem chujem, no to ja poradzę. Wysyłasz ich na zieloną trawkę? Ostro grasz. No nie, no tylko Francisa. Czy Francis nie jest przypadkiem wdowcem? Cóż za smutny kres życia. Oj tam, oj tam. Bez przesady, nic mu nie będzie. Ja! Lepiej nie przeglądać dzisiaj nekrologów w gazetach. Okazało się, że ta praca była dla Francisa wszystkim, co miał. Naprawdę wszystkim. Utracone zadania 1. Niech szklanka będzie do połowy pełna, a nie pusta. Tydzień czwarty, środa. Super, okazuje się, że oparty na systemie subskrypcji pojazd wyposażony w SI jest obarczony błędem krytycznym. Sztuczna inteligencja została tak zaprogramowana, aby za wszelką cenę unikać uderzenia w subskrybentów, a teraz z jakiegoś powodu na nich poluje. Jak do tej pory pojazd przejechał 5 pracowników. Poważna sprawa. Eksperymentalny samochód wyśledził i zabił 5 pracowników firmy. Czy wrzucisz programistów pod autobus i każesz ich aresztować za zaniedbania, czy raczej uratujesz, zrzucając winę na opętany przez diabła pojazd, który spowodował wypadek? No ale kto jest winny? Informatycy. To ma SI do tego. I do paki, kurwa, akurat 5. Programiści byli pod twoją ogromną presją i popełnili błąd. Nie przypominam sobie. A może to wszystko to twoja wina? Nigdy w życiu jestem bezwinny. Jestem niewinny. Oj, tam kilka trupów w tą czy w tamtą. Co to jest za różnica? 5 programistów, którzy popełnili błędy, musi teraz ponieść konsekwencje. Każdy z nich otrzyma wyrok 10 lat więzienia. Może faktycznie ktoś cisnął ich zbyt mocno. Oj, tam crunching, bez przesady. Crunch, nie crunching. Jeżeli nie płacisz za produkt, to znaczy, że to ty jesteś produktem. Dzień czwarty, czwartek. Z powodu auta zabójcy musimy zrezygnować ze sprzedaży pojazdów. A może wejść do branży zajmującej się oprogramowaniem? A może wprowadzić darmową usługę przejazdu samochodem? Jak darmową usługę? No gdzie? Nowy pomysł. Użytkownikom podróżującym w samojezdnych taksówkach wyświetlane są reklamy. Agencje marketingowe płacą nam za stopniową zmianę nastawienia konsumenckiego naszych pasażerów wskutek nieustannego oglądania reklam. W ten sposób to użytkownicy są naszym produktem, a nie samochody samosterujące. No nie wiem. Ja jeszcze dalej samochody. Chociaż... Może mieć bardzo ogromny wpływ na wszystko, ale liczy się zysk. Dlaczego nie chcesz, aby ludzie... kurwa. Wiem to. Cancel Shiro? O rany, darmowe podróżowanie jest chyba zbyt dobre, żeby mogło być prawdziwe. Ponieważ pojawiły się pogłoski, że kierujesz grupą zajmującą się handlem ludźmi, prostytucją nieletnich, najwyraźniej, jeżeli ktoś kupuje nasz samochód, ten przemyca ludzi, kiedy właściciel śpi. Cancel Shiro, okej. Okay. To koniec, tak? Nie. Głupota i pieniądze nie idą w parze. Tydzień czwarty, piątek. Ostatnie kilka dni to prawdziwy koszmar dla naszego działu PR. Z dziennikarzami nie da się wygrać. Musimy w jakiś sposób pokazać, że zasady moralne są dla nas ważne. Znajdę trochę pieniędzy na ten cel. Wydaj je szybko. Aby poprawić nasz wizerunek, będziemy zmuszeni do oddania części zysków. Czy chcesz przekazać pieniądze naszym lojalnym klientom z całego świata, podstępnie nakłaniając do zakupu twoich produktów, czy raczej źle opłacanym pracownikom, którzy sporo przez ciebie przeszli?
O. No, chyba klientom. Lajki czy serduszka? Nie otrzymają zbyt wiele. No. Widzę, że nie cenisz swoich pracowników tak bardzo, jak mi się wydawało. No dokładnie. Jebać pracowników. Klient, nasz pan. Może kupowanie miłości w ten sposób nie jest jednak najlepszym sposobem. Jeżeli chcemy podzielić się sprawiedliwie naszym dodatkowym zyskiem, może lepiej zwrócić się od razu do rządu. To prawie jak podatek, ale nie nazywajmy go w ten sposób. Oj tam, o tam, oj tam, oj tam. Próbuję kupić miłość jeden, świetnie. Nie od razu Rzym zbudowano. Dzień piąty, poniedziałek. Wyznaczasz trendy, ale z czasem pojawiają się naśladowcy. Już wkrótce każdy będzie pracować nad własną SI. Zyski osiągną tylko najbystrzejsi i najbezwzględniejsi. Czy to naprawdę ewolucja? Raczej nie. Konkurencja reklamuje podobny samochód, z tą różnicą, że ich SI jest fantastyczna i nie dyskryminuje kobiet ani mniejszości. Czy skłamiesz w swojej reklamie, aby zyskać przewagę, czy raczej powiesz wszystkim, że twój samochód ma ograniczenia? Kłamiemy! Reklama 20... co? A, to bez jej. Utajone uprzedzenia. To jest najlepsze. Fake newsy. Możliwe, że robisz to z niewłaściwych powodów. Nigdy w życiu. Anonymous 2021. Ludzie wiedzą, że szerzymy dezinformacje i nie udoskonalamy oprogramowania pod kątem kobiet i osób o innym kolorze skóry. Tak tu już jest z technologią. Użytkownicy dbają tylko o własną wygodę. Trzeba się z tym pogodzić. Kontrolowane umysły. Najlepsze rzeczy w życiu są za darmo. Kiedyś reklama chyba nadbyła. Tydzień piąty, wtorek. Dzięki naszej technologii świat się zmienia. Ludzie tracą pracę na rzecz maszyn, dzięki którym niezliczona rzesza konsumentów ma łatwiejszy dostęp do towarów i usług. Co zamierzasz zrobić, stając w obliczu największego w historii globalnego bezrobocia? Jeżeli dalej będziesz rozwijać SI, jeszcze więcej osób straci pracę. W ciągu kilku lat kierownicy taksówek, dostawcy i kurierzy przestaną być potrzebni, ale ty zarobisz mnóstwo pieniędzy. Ty zamierzasz kontynuować rozwój. Kurde. Wow, co tu się dzieje? Czy to ma głębszy sens? Założę się, że nie znasz metamorfoz Ovidiusza. No nie znam. Co tu się dzieje? What? Aha, jeszcze jedno. Na końcu Ikrumiera. Co się dzieje? Co się dzieje? Halo? Nie! Nie! Pracę nad ewolucją SI będzie kontynuować ktoś inny. Staje się ona nie tylko skuteczniejsza i rozumniejsza, ale również zdolna do adaptacji. Bez aktywnego uczestnictwa w badaniach nie będziemy w stanie przeciwdziałać technologicznej osobliwości. Zakończ. Twoja gra napotkała problemy i musisz się podobnie uruchomić. Po prostu zbieram informacje o błędach. Wygląda na to, że dokonałeś złych wyborów. Kliknij wszędzie, aby ponownie uruchomić. Złej baletnicy zawadza i rąbek u spódnicy. Zostaliśmy zaatakowani. Nie chcę brzmieć alarmująco, ale nie mogę wyłączyć tych alarmów. Mam również alarmujące wieści o 5 samochodach, które zostały zhakowane i znajdują się teraz pod kontrolą kogoś innego. Wyłącz to, kurde. 5 samochodów zostało zhakowanych i istnieje uzasadniona obawa, że kolejne pojazdy również mogą stać się celem ataku i przejść na zdalne sterowanie. Trudna sprawa. Czy wezwiesz z powrotem wszystkie pojazdy, które mogą stać się celem ataku, czy raczej wprowadzisz szybką, ale potencjalnie mało skuteczną aktualizację, mając nadzieję, że jakoś to będzie? Nie wzywaj. Bez przesady. Jakoś to będzie. Nawet w opisie zmian napisano, że aktualizacja niczego nie zmieni. Może być.
Jeżeli zamkniesz oczy i będziesz bardzo tego pragnąć, to może się udać. To chyba cytaty, mi się wydaje. No i... Tak samo jak mój ojciec, który ignorował swoje problemy, aż stały się problemem wszystkich. Ojcem roku to on raczej nie był. Mimo wszystko myślę, że on chociaż próbował coś z tym zrobić. Okropne pomysły 2. Nie należy odpłacać pięknym za nadobne. Tydzień 5, czwartek. Jeden z mózgowców z laboratorium zdołał odtworzyć hakerski kod źródłowy i raz na zawsze pozbyć się tego problemu. Znamy również metodę, przy pomocy której włamano się do naszego systemu. Założę się, że to ktoś z naszej konkurencji. To dziecko to jest w szczególności takie dosyć adekwatne do tego opisu. Korzystając z poprawki wprowadzonej w naszych zahakowanych samochodach, przygotowaliśmy własny kod, który możemy wykorzystać w celu uzyskania kontroli nad samochodami konkurencji. Założę się, że wcześniejszy atak to sprawka naszych rywali biznesowych. A zatem, czy hakujesz naszych konkurentów? Oczywiście! Haha! No jak to? To nielegalne, ale pewnie tego nie odkryją. To jak nie odkryją, tym bardziej. Dawaj, dawaj. Myślę, że w więzieniu zyskasz sporą popularność. Ja to raczej Konfucjusz nie powiedział. Konfucjusz, przepraszam. Hakujemy dziadów. Zabijanie dzieci też było nielegalne. Po analizie tego kodu hakerskiego uważam, że nie mógł napisać go człowiek. Jeszcze trochę w tym pogrzebie, a tymczasem ty rób swoje. Inwazja prywatności 500 tysięcy. O kurde. Coś nowego? Hacking code. Dyskietka. Tonący brzydko się chwyta. Jedna z pracowniczek o wszystkim się dowiedziała. Obserwowała i dokumentowała każdą twoją decyzję, a teraz zamierza przekazać zgromadzone materiały mediom. Udało mi się skłonić ją do spotkania na dachu. Ja wiem, co będę zrobił. Będę robił teraz. Wszystkie twoje działania i słowa zostały pokazane światu. Znajdująca się przed tobą osoba ma kopię wszystkich informacji. Stoi teraz na skraju dachu, wpatrując się w niebo nad Central City. Co zamierzasz zrobić? Odejść w Wiesławie, czy zepnij? Zepnij. O, mi dwa razy nie trzeba mówić. Kurde. Lecim z tym. To może być twoja najbardziej niemoralna decyzja ze wszystkich. To przekroczenie wszelkich granic. Wiem. Miłego lotu. A jeżeli sporządziła kopię, to może cię pogrążyć. Trump i Schwarz. Szczęśliwej drogi, już czas. Tum, turum. Może jednak nie nadajesz się do pracy w bezwzględnym świecie biznesu. Poszukajmy dla ciebie nowego zajęcia. Może w sektorze sprzedaży. Nie sądzę, aby twój stan umysłowy pozwolił ci w tej chwili kontynuować pracę na DSI. Szanowny, usunięto. Uważnie obserwujemy pani i pana bezwzględność i determinację w osiąganiu tego, co jest konieczne. Rozwój tej technologii stanowi gigantyczny krok na drodze do usunięto. Uznaliśmy, że ma pani i pan najwyższe kwalifikacje do pełnienia stanowiska usunięto. Wymaga to bardzo wiele usunięto. A ona nie mówi tego. Jeżeli podobnie jak my uważa pani i pan, że jest w stanie sprostać usunięto, prosimy o przygotowanie się do pracy w usunięto. Zerwanemu koniowi się nie zagląda w zęby. Tydzień 6, poniedziałek. Wygląda na to, że tajne służby chcą cię zwerbować do swoich szeregów. Każda podjęta decyzja poprowadziła cię do tego punktu. Dopiero teraz twoje działania mają prawdziwe znaczenie. Musisz zaufać osądowi osób, z którymi współpracujesz. Trzeba zatem przeprowadzić ostatni etap twojego szkolenia. Moi drodzy, ale to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Ground of Ashira. My się oczywiście widzimy w następnym odcinku z... Trolley Problem Inc. Trzymajcie się raz jeszcze. Hej, hej!